Chwała Panu za to uwielbienie. Aleluja. Czujecie, że to trafiło do nieba? Tak jest. Bóg jest wielki. Dziękujemy Mu za wszystko. Jakoś tak tą prawą stronę wyludniło nam tutaj dzisiaj. Obraziliście się na tą prawą stronę, czy nie? Okej. Słowo Boże. Panie, ja Ciebie chwalę, wywyższam Twoje imię. Twojego słowa, Panie, nic nie zastąpi. Twojego przekazu, Twojej mądrości. A dlatego teraz otwieramy nasze serca. I Panie, chcemy, żebyś Ty do nas mówił. Niech się tak stanie w imieniu Jezus. Amen. Amen. Chcę mówić o uwielbieniu. Już to zapowiadałem ostatnio, że pewnie przez jakiś czas, może nawet przez ten rok, będę chciał mówić o uwielbieniu. I na początku wam się wyda, że to jest poza tematem, ale później dojdziemy. I chciałbym zacząć od samego początku. Ale zanim otworzymy sam początek, czyli pierwszą Księgę Mojżeszową, zadam wam kilka pytań, takich retorycznych. Nie odpowiadajcie, tylko sobie myślcie o nich w tle. Takie dwa procesy. Myślenie w tle i słuchanie tego, co mówię. Okay? Zadajcie sobie pytanie, dlaczego się modlicie? Tak ogólnie. Jaki jest powód? Druga rzecz, dlaczego czytacie Biblię? Kolejna rzecz, czemu na przykład wychodzicie na ulicę albo idziecie do znajomych i mówicie o Bożym Królestwie, o Jezusie? Czemu się modlicie? Czemu otwieracie Biblię? Dlaczego robicie to, co robicie w swoim życiu duchowym? Pierwsza Księga Mojżeszowa. Pan Bóg, jak stworzył niebo i ziemię i wszystko to, co ją napełnia, stworzył to słowem, wypowiadał słowa i rzeczy się działy. Ja wierzę, że to było literalnie w 6 dni stworzenie. 7 dnia Pan Bóg odpoczął od tego stworzenia. To wszystko było idealne. Takie, tam nawet nie brakowało wisienki na torcie. To wszystko miało swój taki ugruntowany cel. To nie wiem, czy jestem w stanie to oddać, ale to było, tak jak Pan Bóg mówi na końcu, zresztą bardzo dobre. Wszystko było bardzo dobre. I czytamy, ciężko jest z tej pierwszej Mojżeszowej wychwycić, ale można gdzieś tam między wierszami i z pewnych tekstów i słów wyciągnąć tą atmosferę, która panowała w Edenie. I mówię tutaj o atmosferze relacji między człowiekiem a Stwórcą. Tam gdzieś czytamy, że Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie, tak? Spacerował sobie, tu kwiatki, wszystko pięknie. Adam i Ewa czuli Jego obecność, słyszeli Jego głos, czytamy gdzieś, że Pan Bóg woła ich: Adamie, gdzie jesteś? To wszystko może nam pokazać, że ogród Eden to było miejsce relacji między człowiekiem a Bogiem. I to takiej relacji, której pewnie my nigdy nie doświadczymy, nawet w naszych małżeństwach, między dzieckiem a rodzicem. I również, no właśnie pytanie, czy również nie jesteśmy w stanie tego doświadczyć, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem? To jest kolejne pytanie tam do tych procesów w tle. Ale wiecie, ja też wiem, że coś się stało. Człowiek wybrał drogę śmierci. Pan Bóg mówi: kładę przed wami drogę życia i śmierci. Jesteście wolni. Ja wam tylko mogę powiedzieć, że jak wybierzecie drogę życia, to będzie pięknie, będzie relacja, będzie wszystko fantastyczne, ale jesteście na tyle wolni, że możecie się ode mnie odwrócić. Ja mogę przestać być waszym przyjacielem, stwórcą.
No i człowiek niestety to zrobił. I w trzecim rozdziale, w siódmym wierszu, po tym jak już Adam i Ewa upadli, wtedy otworzyły im się oczy i obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Ósmy wiersz trzeciego rozdziału. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się w ogrodzie, tak, Pan Bóg sobie przechadza się, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się. I to był koniec wszystkiego. Tak jak wcześniej była idylla i wszystko było pięknie i w ogóle kolorowo i motylki w brzuchu, tak nagle w Edenie pojawił się lęk, strach. I to jest coś, co nas trawi od tamtego czasu do dzisiaj. Często mówimy o tym, że przeciwstawiamy się strachowi, lękowi. I to jest dobre. Ale on cały czas jest gdzieś za nami. Wyobraźcie sobie, że macie żonę, męża. Miesiąc poślubny. Wszystko jest wspaniale. Wystarczy siedzieć koło siebie, nic więcej. Jest pięknie. I nagle pojawia się coś, że jest strach, lęk. To jest przeważnie coś, co my zrobimy, jedna ze stron zrobi. I wtedy pojawiają się podejrzenia, brak chęci relacji, uciekanie wzrokiem, zmienianie tematu. W tym funkcjonujemy i niestety do tego doprowadził grzech, że została zerwana relacja z naszym Bogiem, taka prawdziwa. Prawdziwa relacja z Bogiem została zerwana. Pojawiło się łącznie ze strachem zasługiwanie na Bożą miłość. Takie uczynkowanie. Ja zrobię coś, to będę bliżej Pana Boga. Nie zrobię czegoś, no oddaliliśmy się. I takie cały czas siłowe i nasze ludzkie próby odbudowywania relacji z naszym Bogiem. I teraz po wielu latach od upadku Adama i Ewy przychodzi Jezus na świat. To było 2000 lat temu. Urodził się tutaj z krwi i kości, wzrastał, został namaszczony, Duch Święty zstąpił na Niego. I Jezus tak naprawdę jest pierwszym, który pokazuje, że ta relacja z Edenu między człowiekiem a Bogiem może być znowu uchwytna. To Jego osoba uczyniła, że my możemy znowu spróbować mieć taką samą relację z naszym Bogiem, jaką miał Adam i Ewa, jaką miał Jezus Chrystus. Podam wam kilka przykładów. Zauważcie, że Jezus, kiedy chodził po ziemi i na przykład widział chorobę, to On nie musiał spędzać godziny nad tym człowiekiem, czy dwóch godzin. On po prostu mówił słowo: bądź uzdrowiony. I koniec. Działo się. On przychodził do opętanego, który miał w sobie legion demonów. I zanim coś wypowiedział, te demony już wiedziały, gdzie jest ich miejsce. Czy możemy w świnie? Kiedy Pan Bóg podchodził do kogoś zniewolonego, to wystarczyły słowa. Kiedy wchodzi do synagogi w Nazarecie, pierwsze, co się dzieje, to człowiek opętany demonem się odzywa: Jezusie z Nazaretu, czego chcesz od nas przed dokonaniem się czasu? Dlaczego to było tak, że Jezus po prostu robił rzeczy, a my musimy budować atmosferę? Zauważyliście, jak się modlimy za kogoś chorego, to najpierw uwielbiamy. Mówimy, jaki Pan Bóg jest dobry w tej modlitwie, nawiązujemy relacje. Często mówimy: no i tak modliłem się z tym człowiekiem i wtedy przyszło coś, poczułem to coś, no i wtedy wypowiedziałem słowa i choroba odeszła.
Różnica jest taka, że my, widząc problem do rozwiązania, musimy się naładować, uwielbić Pana Boga, pomodlić się do Niego, żeby wzrosnąć, a Jezus w tym wzroście chodził. My musimy uwielbić Pana Boga, żeby poczuć to coś, a Jezus w tym uwielbieniu chodził cały czas. My musimy zbudować relacje z naszym Ojcem, bo nagle zostaliśmy oderwani od naszej pracy czy spacerów po parku i musimy zbudować naszą relację i powiedzieć: Panie Boże, no to teraz działamy, ja Ciebie uwielbię, z Tobą porozmawiam, tak, żeby to tak się zbudowało, a Jezus po prostu chodził w tej relacji. Widzicie to? Wracam do mojego pytania. Dlaczego się modlicie? Dlaczego uwielbiacie? Co jest tym takim pstryczkiem, który wywołuje was stan modlitwy, uwielbienia? Otworzę sobie Dzieje Apostolskie, a wymyślcie. Usłyszałem słowo radość i to by było piękne, gdyby to była rzeczywiście radość we wszystkich przypadkach. Boję się, i teraz będę mówił ze swojego przykładu, że najczęściej modlimy się, dlatego że się boimy. Boję się, że najczęściej się modlimy, bo jest coś do załatwienia. Boję się, że najczęściej się modlimy, bo widzimy, że coś jest nie tak i trzeba ogłosić Boże Królestwo. Ludzie, którzy są mocno zaangażowani w służbę, na przykład teraz powiem o sobie, ciężko mi jest o sobie mówić w tych słowach, ale w sposób naturalny stałem się tutaj pastorem. Pamiętam ten dzień, w którym grupa ludzi nałożyła na mnie ręce, widząc to, co tu robiłem, i powiedzieli: chcemy, żebyś był, tutaj służył. I tak się stało. Całe szczęście nie wyszło to z moich studiów, czy ktoś mnie tutaj nie wsadził. To ten zbór, ten kościół powołał mnie do tej służby. Amen? Amen. Kiedy zadałem sobie 2 tygodnie temu to pytanie, dlaczego się modlisz, dlaczego czytasz Biblię i dlaczego uwielbiasz, to powiem wam, że troszkę się przeraziłem. Bo się okazało, że czytam Biblię tylko po to, żeby mieć coś do powiedzenia tutaj, a nie po to, żeby budować relacje z moim Ojcem. Okazało się, że się modlę na przykład wieczorem. Mam taki zwyczaj, że się nie modlę gdzieś tam skulony, już leżący na poduszce, tylko zawsze muszę usiąść na łóżku. Zawsze sobie mówię, że to jest moja manifestacja przed światem ciemności, że ja w Bogu zasypiam i zawsze siadam i się modlę. I złapałem się na tym, że się nie modlę, dlatego że chcę zbudować swoją relację i się przytulić do mojego Boga, tylko po to, żeby coś zamanifestować. Widzicie to? Kiedy chodzę po ulicy i chcę mówić Boże Królestwo, ogłaszać, to modlę się dlatego, żeby się coś działo, żeby się coś wydarzyło. Kiedy czytam Biblię, to po to, żeby na przykład we wtorek na spotkaniach blisko Biblii był temat do tego, żebyśmy mogli o nim rozmawiać. Ja nie mówię w 100%, ale w większości tak jest. I wiem gdzieś z tyłu głowy, że jak nie czytam dużo Biblii w ciągu tygodnia, kiedy się nie modlę, to nie mam co powiedzieć tutaj w sobotę. Tylko co jest... Co jest tym powodem, że ja się decyduję? Czy to jest chęć budowania relacji z moim Bogiem, czy to jest chęć załatwienia pewnej rzeczy? Jesteś liderem może uwielbienia, siedzisz za sterami konsoli, modlisz się za ludźmi, jesteś starszym boru w tym miejscu. Czy po prostu jesteś tutaj czasami wychodzisz na ulicę? Zadaj sobie pytanie, dlaczego twoje życie chrześcijańskie, twoja modlitwa wygląda tak, jak wygląda? Co jest powodem twojej relacji z Bogiem? Jeśli się nie przerazicie, to super, chwała Bogu. Od 2 tygodni chodzę w takim przeświadczeniu, że mój Bóg to jest ktoś, kto mnie kocha i czasami trzeba po prostu tak usiąść ramię w ramię i powiedzieć:
Boże, kocham Cię. I to wszystko. Czasami po prostu się do Niego przytulić tak zupełnie bez powodu. Nie po to, żeby móc mieć coś powiedzieć tutaj w sobotę. Albo poprowadzić uwielbienie. Widzicie to? Coś straciliśmy w Edenie i próbujemy znaleźć substytut. I ktoś nam wmówił, że jak będziemy czytać 2 godziny dziennie Pismo Święte, to będziemy mieli relację z Bogiem. Może to jest prawda, ale trzeba odwrócić sytuację. Miej relację z Bogiem, a będziesz chciał czytać 2 godziny dziennie Biblię. A nie czytaj 2 godziny dziennie po to, żeby mieć relację. Widzicie różnicę? Tak jest. Moja córka, ona ma 15 lat, chciałem powiedzieć. 1,5 roku ma. Tak, zleci, zaraz będzie miała 15. Wiecie co, ona mnie nauczyła tego, co odkryłem w relacji z moim Bogiem. Ona jest taka malutka, drobniutka, jestem szalenie zakochany w niej. I wiecie co, ona chodzi po domu, zawsze taka rozczochrana, pełno rzeczy ma do zrobienia, tu coś niesie, ciągnie, w kółko coś je, znajdzie. No dziecko, wspaniałe dziecko. I wiecie co, ona co chwilę podchodzi do mnie, lubię jak jesteśmy sami, podchodzi do mnie, staje, tak przykrzywa głowę, tak rączkę kładzie i mówi, tulić. Ja ją podnoszę, przytulam ją, mijają 2 sekundy, ona już się odchyla i odchodzi. Wystarczyło. Siedzę czasami na kanapie i oglądam coś, czy piszę na komputerze i ona, żeby wejść na tą kanapę, to jest dla niej jak wspinaczka wysokogórska. Wiecie, jak dzieci wchodzą, musi być zarzucona noga, przytulone, wspinają się, najlepiej jak są mokre rączki, to wtedy tak jest duża przyczepność i to jej zajmuje czasami 30 sekund, czasami minutę, bo ma na przykład strój śliski i nie może się wskrobać na tą kanapę. I ja siedzę i czuję, słyszę, jak ona stęka, jak ona się tam wciska, czasami mnie za spodnie ciągnie, żeby gdzieś złapać przyczepność. Wejdzie, musi się obrócić, przysunie się do mnie, usiądzie tak, żeby tylko dotknąć mnie, mijają 2 sekundy i już schodzi, bo ma inną rzecz do załatwienia. Wiecie, po co ona wchodzi na tą kanapę? Żeby chwilkę przy mnie posiedzieć. Nie po to, bo coś chce, bo trzeba coś załatwić. Przyjdź do swojego Boga i powiedz, tulić. Od 2 tygodni moja relacja z Bogiem jest odbudowywana. Wiecie, jak to jest fantastycznie powiedzieć Bogu, tak po prostu zapominając o wszystkim, kocham Cię i już. Dlaczego się modlisz? Dlaczego zwracasz się do swojego Boga? Dlaczego Go uwielbiasz? Tylko po to, żeby za chwilę działy się cuda, czy dlatego, że masz z Nim, budujesz z Nim relacje? Wracamy do ogrodu Eden. Pan Bóg się przechadza, a my się wkrabujemy na tą kanapę i na chwilę przy Nim siadamy. Jest nam dobrze i zaraz mamy inne sprawy do załatwienia. Jest taka historia w Dziejach Apostolskich. W 16 rozdziale, kilka razy już o niej mówiłem, ale chcę jeszcze jedną rzecz z niej wyciągnąć. Paweł i Sylas zostają wtrąceni za uzdrowienie pewnej dziewczynki, zostają wtrąceni do więzienia. I 23 wiersz mówi tak, a gdy im wiele razów zadali, rzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im.
Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudzili, gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Paweł i Sylas realizują swoje zadanie, które zostawił im Jezus. Chodzą, głoszą Boże Królestwo, uzdrawiają, wypędzają i w pewnym momencie trafiają w miejsce małego komfortu, mniejszego komfortu, ja bym powiedział. Zbici, zmarznięci, w śmierdzącym lochu, ale wiecie co? U nich się nic nie zmieniło. To miejsce, w którym było, nie wprowadziło żadnej zmiany w nich samych. Ta sytuacja kompletnie nie wprowadziła żadnej nowej zmiennej w ich życiu. Dlaczego? Dlatego, że oni nie musieli budować relacji, atmosfery, żeby rzeczy się działy. Oni w tym chodzili. I kiedy znaleźli się pobici w więzieniu, to normalne dla nich było, żeby o północy zacząć śpiewać i się modlić. Nie po to, żeby się otworzyły ich łańcuchy. Nie, dlatego, że oni, dla nich najważniejszą rzeczą jest relacja, była relacja z Ojcem. Dlaczego się modlisz? Dlaczego uwielbiasz swojego Boga? Bo się boisz, czy dlatego, że masz z Nim relację i chcesz, żeby ona była cały czas żywa? Nie wiem, czy was zasmuciłem, czy zbudowałem tym, co dzisiaj powiedziałem. Widzę, że myślicie, to jest fantastyczne. Przeanalizujcie to, jak wygląda wasza relacja z Bogiem. Czy wchodzicie na kanapę, żeby się chwilę przytulić do swojego taty w niebie? Czy porzucacie swoje te zabawki, które ciągniecie, żeby przyjść i powiedzieć: tulić? Wystarczy chwila. Boże, kocham Cię. Uwielbiam Cię. I wiecie co? Odkrywam coraz bardziej, że jedynym takim pasującym mi w mojej relacji z Bogiem sposobem modlitwy jest modlitwa uwielbienia. Biblia mówi: Pan Bóg już wie dawno, zanim Go poprosicie, czego wam potrzeba. I chcę uwielbiać mojego Boga nie po to, żeby się działy rzeczy, tylko po to, żeby mieć z Nim relację, żeby wrócić do stanu z Edenu. Amen? Amen. Jedynym powodem naszej modlitwy, naszej służby, naszego uwielbienia musi być miłość. Jeśli jest cokolwiek innego, co powoduje, że się modlisz, że uwielbiasz, to znaczy, że coś jest nie tak. Jedynym powodem, dlaczego moja córka wchodzi na kanapę, żeby usiąść przy mnie chwilę, jest miłość, nic innego. Chcę się modlić. Boże, chcemy mieć prawdziwą relację z Tobą. Chcemy skończyć z warunkowym uwielbianiem, z warunkową modlitwą, z modlitwą, żeby coś się wydarzyło. Panie, chcemy Cię uwielbiać tak po prostu. Ja to ogłaszam na tym miejscu. Okoliczności, które będą przychodziły na nas, nie będą miały żadnego wpływu i nie będą wprowadzały żadnej zmiany, dlatego że my będziemy chodzić w Twoim uwielbieniu. Niech się tak stanie. Jeśli chcesz dzisiaj Bogu powiedzieć: Boże, chcę odbudować z Tobą swoją relację. Chcę wrócić do stanu, w którym kochamy się tak po prostu. Wstań teraz i uwielbi Pana Boga.
jest. Panie, chcemy wszystkiego od początku. Amen. Panie Boże, chcemy wrócić do Edenu, chcemy wrócić do relacji z Tobą. Chcemy Cię tulić, chcemy Ci mówić, jak jesteś dobry, jak wspaniale pachniesz, jaki jesteś miły, jak kochamy Twój głos, jak uwielbiamy Twoje ręce, Twoją bliskość. Panie, przyjdź w powiewie tutaj teraz.